Dobry wieczór, ze mną jest Push Barbie. Najbardziej znany damski bokser w Polsce. Zgadzasz się czy nie? No niekoniecznie, niestety jestem znany. Dlaczego chcesz bić kobietę? Nie chcę bić, to ona chce mnie bić. Słuchaj, ile byś wytrzymał na ringu z Ewą? 3 razy 3 minuty. Wiesz dlaczego? Masz słabe kardio i jesteś ciężki. A nie mówię ze mną, z Ewą. Z kim? Z Ewą. Z Ewą? Nie znam, nie śledziłem Ewy. Ile waży? Ile trenuje, powiedz? Ewa, 25 lat, jest mistrzynią świata federacji WBC, czyli tej samej, co Muhammad Ali i Mike Tyson, no i ma same wygrane walki. To powiem ci tak, 30 sekund jest po mnie. Dlaczego stajesz do walki z tą dziewczyną? Ty po 5 sekundach zaliczysz glebę. Nie zaliczę gleby po 5 sekundach. Aczkolwiek robię jej w ten sposób przysługę, bo nie chciał z nią walczyć. 7 ma facetów podobno odmówił od niej walki, już nie mówię ile kobiet. To taki bardziej ucząc w stronę boksu, w stronę Ewy, duże rękawice i zasady. No jak mówisz, że 5 sekund do mnie, no to wiesz, no to przecież się krzywda nie stanie. Powiedz mi, jak długo trenujesz? A zacząłbym jeszcze od czegoś innego. Wyglądasz na człowieka masywnego z wagą. Czy tak naprawdę, powiedz mi, no nie wiem, przebiegniesz 500 metrów w jakimś określonym czasie, czy bieżnią interwałem, po prostu, no nie używam słowa, no ale po prostu jesteś przysadzistym chłopem. No czy powiedz, jak trenujesz, jak zdobywasz kondycję, żebyś chociaż 3 razy 3 minuty wytrzymał? Słuchaj, już jedną walkę walczyłem 3 razy 3 i wytrzymałem. Wygrałem walkę i federacja prawie mnie troszeczkę oszukała, może nie tyle co federacja, co sędziowie z sobotą. Ale powiedz jeszcze raz, czy nie widzisz problemu z tym, żeby stanąć do mistrzyni i bić kobietę? Znaczy, jest to, nie podoba mi się ta walka. Jeśli federacja byłaby chętna i fani by trochę ich poprosili, to bardzo chętnie bym przyjął każdego innego faceta. Miałem się bić z Mielonidasem, Norasem, Sadkiem, Ratajem, tyle facetów i coś nie wyszło. Miałem tylko możliwość z Ewą. Zrobię małą podpuchę, a ze mną byś stanął do walki. Ile ważysz? 140. 140 kilogramów? Tak. Powiem ci, wolałbym nawet z Dominikiem Pudzianowskim niż z kobietą, więc z tobą też bym stanął bez problemu. 140 kilogramów. Nie widać. A biceps? A bicep, tak. O kurcze. Jest naprawdę. A weź, pokaż. Czyli jest moc, moi drodzy, nie lekceważ. No, dziękuję serdecznie, była mała próbka, nie lekceważmy, 140 kilo, ale jest para, także niech się kobiety boją, bo gdy wyjdzie na ulicę, wszystkie niech uciekają. Dziękujemy.